Witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji telefonu Samsung Galaxy Note. Jest to pierwsza moja recenzja, także proszę wybaczyć mi wszystkie potknięcia. Od razu z góry zapowiadam, że materiał będzie najprawdopodobniej solidnie pocięty. No, po prostu powycinamy różne głupoty, które nie powinny się znaleźć w materiale. Może zacznę od tego, iż na Note'a przeskoczyłem z modelu Samsung Galaxy i5700, tak zwana spica. O, chyba teraz nie działa. Także no, różnica jest kosmiczna, zresztą można porównać. Poprawimy. O. Rozmiarowo, no to tak to się prezentuje mniej więcej. Po przesiadce się na Note'a mam wrażenie, że ten telefon to jest po prostu zabawka dla dzieci. No ale dosyć przyjemnie się z niego korzystało, poza tym, że straszliwie potrafił się zamulać. No, generalnie całkiem przyzwoity telefon, jak za te pieniądze, bo to jest najniższa generalnie półka cenowa, jeżeli chodzi o Androida. Jeden z pierwszych w ogóle telefonów, który pojawił się z Androidem. No dobra, ale miałem recenzować Note'a, a nie spicę. Dodam tylko, że Samsung, zobaczcie, nie wiem czy widać, ale na tym telefonie jest folia. Tutaj widać bąbelek powietrza, więc możecie mi wierzyć na słowo, że jest tutaj folia w tym telefonie. I ta folia była założona fabrycznie od nowości. I jest ona idealnie spasowana. No. Jeżeli chodzi o Note'a, on miał folię, ale on miał folię zadrukowaną jakimiś reklamami, napisami Super HD, AMOLED, bla bla bla. W związku z tym ta folia była bezużyteczna do zdjęcia, do wyrzucenia. W związku z tym musiałem zakupić folię, dokupić po prostu folię we własnym zakresie. No i cóż, naklejenie takiej folii jest dosyć problematyczne. Widzicie pęcherzyki powietrza, jakie... No, nie udało mi się ich pozbyć. Starałem się to jakoś ładnie nakleić, ale no wyszło tak jak wyszło, więc szkoda, że Samsung odszedł od opcji telefonów z folią, gdzie ta folia po prostu idealnie jest założona od nowości, nie trzeba się bawić, nie trzeba nic dokupowywać No i to było fajne, szkoda, że po prostu od tego odeszli, no ale nieważne. Co do spicy, no telefon całkowicie sympatyczny, może kiedyś zrobię osobną recenzję tego telefonu, o ile jeszcze go do tego czasu nie sprzedam. No, pokrowczyk, wiadomo, pyk. Ja jak widzicie jestem zwolennikiem pokrowców typu skórka. Mam do Note'a jeszcze pokrowiec tego typu, taki gumowiec. Zakłada się tak. Ale powiem wam szczerze, te gumowce mi jakoś nie leżą. Niby... Jak upadnie, to amortyzuje, niby jest ten rancik tutaj, żeby chronić ekran, ale żeby ochronił ekran, to musiałby spaść na coś płaskiego, typu stół, podłoga. A jeżeli on wam walnie o jakiś kant ekranem, no to po ekranie praktycznie, prawda? Także no nie jestem przekonany do tej gumy, na razie sobie noszę w takiej skóreczce. Ale co do skóreczki, też nie jest idealna, może pokażę. Telefon po prostu... No... Bardzo łatwo z niej może wypaść. Upaść już mi parę razy tak wyjechał, że o mało mi nie spadł. Nie jest po prostu jakoś mocno dopasowana, jest za luźna, delikatnie i łatwo może z niej telefon się wyślizgnąć. Pokażę jeszcze, co było w zestawie z telefonem. Akurat mam tu zestaw pod ręką, także... A pudełeczko, tak jak to pudełko, nie ma się czym tu zachwycać. Nie za wielkie. Kabel od tego telefonu, USB, nic ciekawego. Dodam tylko, że ten kabel strasznie ciasno wchodzi do portu USB, aż po prostu strach go używać. Jest obawa o po prostu uszkodzenie portu micro USB. Także ja tego kabla nie używam, mam na szczęście ze starego telefonu inny, który wchodzi gładziutko i wychodzi też gładziutko. A ten po prostu, używałem go przez jakiś czas, nie wyrobił się, strach go podłączać. Bardzo ciężko wchodzi i wychodzi. Co my tu jeszcze mamy?
Rachunek nas nie interesuje, tutaj to samo. Słuchawki, identyczne były praktycznie w spicy. Słuchawki dokanałowe, grają jak grają, mały mikrofon. Takie o, jak to słuchawki. To akurat karta pamięci, ja sobie kupiłem 16 giga. Karta pamięci micro SD, to nie było w zestawie, to sobie musiałem dokupić sam oczywiście. A dokupiłem sobie jeszcze port hub. To nie było w zestawie w ogóle. Dobra. Gumki do słuchawek. Była jeszcze, znaczy jest oczywiście jeszcze ładowarka. Ale nic ciekawego, już nawet nie będę po nią szedł, bo po prostu nie ma to sensu najmniejszego. Szkoda czasu. To tyle było mniej więcej w pudełku. Okej, tyle jeżeli chodzi o zawartość pudełka. Nie było tam za wiele, nic ponad normę. Właściwie dosyć ubogi był ten zestaw, bo właściwie ładowarka, kabel, słuchawki, jakieś gumki do słuchawek, jakaś... No, instrukcji nawet nie było. Tyle, nic ciekawego. Wracamy do gwiazdy dzisiejszej recenzji, czyli telefonu Galaxy Note. Jeżeli chodzi o telefon, jest po prostu zrobiony bajecznie. Ekran, jak to się mówi, miażdży, urywa dupę i nie zostawia na nas po prostu suchej nitki. Ekran jest idealny, ja zaprezentuję filmik. I jak ten ekran w praktyce działa? Galeria i tak wygląda ekran w tym telefonie. Tak wygląda filmiki powiedzmy na tym telefonie. Ten filmik jest specjalnie taki lansiarski, żeby pokazać. No. Tutaj jest rozdzielczość 1280 na 720 bodaj, albo na 800 nawet. Także jest to masakryczna jakość obrazu. Lepsza bym powiedział niż w moim laptopie wysłużonym HP-ka. Że jakość ekranu, jakość obrazu, bajka. No tu mam jakieś takie głupotki, no chodzi to wszystko płynnie, sprawnie. No wiadomo, nie? Androida każdy zna, to już nie będziemy się tutaj bawić. Jest to, no jak na ten rozmiar jest oczywiście cięższy niż inne telefony mniejsze, no ale jak na taką przekątną ekranu, to nie jest właściwie aż taki ciężki, jakby mógł być, przypuszczam. Bateria trzyma w porządku. Zależnie od tego, co się robi na nie, prawda? No ale nieużywany może wytrzymać 4 dni, powiedzmy, nie? Używany intensywnie, wiadomo, trzeba codziennie ładować, jak każdy smartfon dzisiaj. Nie da się ukryć, że najlepszą cechą tego telefonu jest nieziemski ekran. No po prostu ja go kupiłem dla tego ekranu. Nie tyle nawet dla jego jakości, tylko dla jego wielkości. Po prostu chciałem mieć telefon z dużym ekranem tym razem. Jestem w 100% z niego zadowolony. Jeżeli chodzi o wady tego telefonu, nie ma spustu migawki do aparatu. Jest to bardzo niewygodne. Chcąc zrobić zdjęcie, nie ma właściwie opcji, żeby zrobić zdjęcie jedną ręką. Trzeba dwoma i koniec. Że jest to dosyć nieporęczne. To mi się nie podoba. I to właściwie jest jedyna taka jego wada poważniejsza. Reszta to już wynika z Androida, powiedzmy. Zdarzają się jakieś przycięcia, ale generalnie nic tu się nie wiesza, nic tu się nie zacina jakoś nagminnie czy tragicznie. Może jest to wina tego egzemplarza, że czasami coś tam nie pyknie, ale generalnie chodzi to niesamowicie wspaniale i no ja ten telefon, ja jestem zadowolony z wyboru. Zastanawiałem się jeszcze nad S2, nad Sony Xperia T lub S bodaj. No kilka tych telefonów rozważałem i wybrałem ostatecznie Note'a. No i tak jak już mówiłem, jestem w 100% zadowolony. Dla fanów gier myślę jest to interesująca opcja. Na takim ekranie naprawdę gra się przyjemnie. Jeżeli ktoś lubi grać na telefonie, bo ja akurat nie jestem zwolennikiem, ale od czasu do czasu nawet i ja w coś pyknę, prawda? To jest jedna z tych takich gier,
znanych i lubianych. No chodzi to wszystko spoko, nie? Ja nie jestem dobry w tą grę, nie za bardzo ją lubię właściwie, także ją wyłączę. Także ja ten telefon polecam. Aparat, aha, o aparacie nic nie napomknąłem. Aparat jest bardzo w porządku, poza tym, że nie ma właśnie tego spustu migawki, to... O, robi zdjęcia naprawdę bardzo w porządku. Zresztą nie ma co oparać. Aparat 8 megapikseli. Także ja polecam ten telefon. Mógłby być troszkę tańszy oczywiście, bo moim zdaniem skromnym ogólnie te telefony są mocno przewartościowane. Zresztą widziałem ostatnio na internecie artykuł, ile Samsung zarabia na każdej sztuce. No, troszeczkę sobie cenią, powiedzmy, no. No ale ich prawo może za jakiś czas mocniej stanieją za sprawą konkurencji, ale obecnie za tak małe urządzenie płacić tyle, co właściwie za laptopa, troszeczkę jest to według mnie nieporozumienie, ale takie jest też prawo nowości. Za parę lat taki telefon będzie można kupić w komisie za 50 zł. Z pocałowaniem w rękę, także no takie są prawa rynku. Nowości kosztują, smartfony są nowościami, Note już nie jest taką nowością, ale ogólnie smartfony to jest jeden z lepszych smartfonów, także swoje kosztuje niestety, ale że minusem może być cena. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o rozmiar, powiem tak, jeżeli chodzi o używanie go, internet, ogólnie do używania jest super rozmiar. Nie jest wcale za duży, nie jest za mały. No jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o noszenie w spodniach, to jest sprawa już... Nie powiem, że się nie mieści w kieszeni, bo mieści się bez problemu, ale za wygodne to nie jest. No, ja go noszę w chwili obecnej w kieszeni, w kurtce. No, a jak się zrobi cieplej, no to zobaczymy. W każdym razie kolega mi powiedział, jak go kupiłem, że teraz muszę sobie dokupić do niego torebkę. I może coś w tym jest. Ale bardzo fajny telefon. No... Ja polecam. Także dziękuję za obejrzenie recenzji. Mam nadzieję, że się podobała. Proszę o jakieś sugestie, komentarze, krytykę i jeżeli Wam się podobało, to mam nadzieję, że nagram kiedyś coś jeszcze. Pozdrawiam i trzymajcie się. Hej!